harcerz, powstaniec, żeglarz. Stefan Laube o swoim instruktorze, koledze, towarzyszu broni opowiada. W tym oddziale, do którego ja trafiłem, a tak w dwóch słowach, oddział Sokoła, później batalion Sokół, powstał o godzinie 17 1 sierpnia, o godzinie W. Organizowali ten oddział dwaj oficerowie z Komendy Głównej Armii Krajowej. Okazało się, że w tym miejscu miasta, w tym miejscu nie było żadnego oddziału, który miał jakieś zorganizowane zadania i plany. Te miejsca zbiórek w czasie, przed powstaniem, to były nie tylko zbiórki, żeby się zebrały oddziały, ale żeby się zebrały oddziały w różnych miejscach z konkretnym celem. Spotykają się i pierwszy cel, pierwsze godziny jest przejęcie jakiegoś obiektu, jakiegoś miejsca, czy opanowanie skrzyżowania, czy jakiegoś strategicznego budynku. I w tym miejscu Warszawy, to było między Nowym Światem a Marszałkowską w rejonie Alei Jerozolimskich, Plac Trzech Krzyży, powstał ten oddział Sokół. I w momencie, o godzinie 17, było dwóch oficerów. Rotmistrz Władysław Olszowski i rotmistrz Eugeniusz Morozowicz, Janek. Pierwszy dowódca Sokół miał pseudonim, stąd nazwa Sokół. A już o godzinie tam 20, to już liczył sobie około 20 osób. Zresztą do organizowania tam przystąpili też inni jeszcze żołnierze, między innymi Antek Rozpylacz, Antoni Godlewski, który przeszedł do historii powstania, walczył tylko 8 dni, bo 8 sierpnia zginął w akcji. No i właśnie z nim były różne opowiastki. Ja poznałem go tam 2 lata wcześniej nad Wisłą. On był już wytrawnym żeglarzem, a ja dopiero zaczynałem z braćmi interesować się żeglarstwem. No i tam żeśmy, że tak powiem, pierwsze kontakty, pierwsze spotkania. No więc Wisła była takim rejonem, gdzie można było się spotkać. Odbywały się spotkania i działania różnych oddziałów. Wisła wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Było pełno wysepek, mniejszych i większych, porośniętych wikliną, wierzbą. I niektóre to były, była taka wyspa na wysokości Świdra, nazwana Helgoland. No to była duża wyspa, na której mogło biwakować kilkadziesiąt osób. Natomiast były takie wysepki, no jak pokój, jak stół, no i większe, powiedzmy, jak dwa domki jakieś, no w każdym bądź razie i to można było tam się kryć i różne tam zabawy robić na tych kępach, na tych wysepkach. I to właśnie tam żeśmy się spotkali. No z takich może jeszcze śmiesznych wspomnień, to były zawody, kto dłużej wytrzyma pod wodą. I na tej przystani przypadkowo, bo to myśmy trafili na tą przystań przypadkowo, a na tej przystani już rezydował Antek Rozpylacz i Maciek, jego kolega, i mieli tam łódkę, budowali i tak dalej. No i kto więcej wytrzyma pod wodą. Między innymi w tym spotkaniu brało udział tam kilkanaście osób, takich sportowców wodnych, ale byli olimpijczycy. Między innymi wśród olimpijczyków to był Gierutto, miotacz kuli, był Lokajski, oszczepnik, którzy brali udział w olimpiadzie w 1936 roku w Berlinie. Lokajskiego znałem, bo to był nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum, znaczy w szkole Mikołaja Reje, do której ja chodziłem.
Ale to tak, z widzenia więcej niż z tych zdań, bo byłem za młody, żeby być tam w jakiejś grupie sportowców, tylko gimnastyka to była jedna z ulubionych przedmiotów przez uczniów. To chyba w każdym wieku. No więc tam było te zawody, które kto dłużej wytrzyma. Gierut to kawał chłopa, klatka piersiowa jak stodoła. No i przy tej główce, na której się tam mieścili, tam się zebrali ci ludzie, stała barka. No i tego pływaka, kto dłużej, na lince do skok do wody, w tym miejscu było tam ze 2-3 metry głębokości, no ze 3-4 metry głębokości. No i kto dłużej wytrzyma. No i oczywiście ta linka, jak pociągali za linkę i nie ma odpowiedzi, to trzeba go wyciągać natychmiast. A jeżeli jest odpowiedź, to jeszcze go się nie wyciąga. No więc tam 30 sekund, 60 sekund, 80, 90, to ten czas leci, no wypływa ten pływak, łapie oddechy, siedział tam półtorej minuty. I tak dalej, takie doświadczenie. Wskoczył Antek Godlewski, wtedy jeszcze nie rozpylacz. Wskoczył do wody, no i mija tam półtorej minuty, dwie minuty, 2,5 minuty, 3 minuty. No i zaczynają szarpać go, chcą go wyciągnąć, no coś zasłabł, tonął, no nałykał się wody, a on oddaje znaki tą linką, że on jeszcze jest, że on się nie daje wyciągnąć. No wreszcie po chwili, a tutaj już rozmowa. No dajcie, trzeba go wyciągnąć. Minęło 3,5 minuty, do 4 minuty. No to on wreszcie wypływa, łapie oddech głęboki, bo to jak po takim nurkowaniu, i pyta się, ile minut wytrzymałem? 2 minuty wytrzymałem, a wytrzymał 4,5 chyba. Okazuje się, że on przepłynął pod tą barką, pod dnem, i tam sobie spokojnie siedział, nad głowę miał nad wodą i wszystko słyszał, te wszystkie rozmowy. Taki kawalarz z niego był i w ogóle sympatyczny chłopak. No i te jego doświadczenie żeglarskie, dzielił się z tym doświadczeniem z nami, zupełnie zielonymi. No i najbardziej, tak powiem, takim doświadczonym, też nie żeglarzem, ale w każdym razie to był mój brat Janusz, który miał 18 lat w tym czasie. Potem średni brat Jurek, 16 lat, i ja najmłodszy, 14. No więc tam to żeglarstwo, powiedzmy, uczyliśmy się, i to nie bez instruktorów, bez jakichś podręczników, tylko żeglarstwo się uczyliśmy małpując, naśladując, ucząc się od doświadczonych żeglarzy, albo oni się dzielili swoimi doświadczeniami, nauką, co jak się żegluje, co i tak. No więc Antek był właśnie takim, powiedzmy, instruktorem, doradcą, mimo że nie był instruktorem, tylko takim kolegą instruktorem. No w każdym bądź razie tam go poznałem. No i potem przypadkowo żeśmy się spotkali w tym samym oddziale. No. A w ogóle był bardzo takim zgrywusem, wesołym, uśmiechniętym, dzielnym chłopakiem. No swoim działaniem przeszedł do historii powstania, a walczył tylko 8 dni, no więc wykazał się Antek Rozpylacz. Jak ja teraz mówię tam rozpylacz, to ludzie nie wiedzą, co to jest. No rozpylacz do perfum, do aerozol jakiś czy coś. A w żargonie wojennym rozpylacz to był pistolet maszynowy. Nie mówiło się, że ma tam pistolet, tylko ma rozpylacz. Więc ci, co się orientowali, to wiedzieli, o co chodzi, a ktoś nie wiedział, ale sądzę, że jednak mało kto nie wiedział, o co tu chodzi. I był to w tym oddziale, który właśnie on współtworzył również ten oddział ze swoim takim przyjacielem Maćkiem, Stefanem, zaraz sobie przypomnę. No i
tworzyli ten oddział kilkanaście osób 1 sierpnia. I 1 sierpnia została zbudowana pierwsza barykada w tym rejonie na ulicy Brackiej między Nowogrodzką a Alejami Jerozolimskimi. Oczywiście tą budową to nie zajęli się ci chłopcy tych 18 czy 20, tylko ludność miejscowa, ludność cywilna, mieszkańcy tego rejonu. Spontanicznie to się odbywało. Zrywane były tam płyty chodnikowe i taka solidna barykada powstała. Trzeba jeszcze jedno powiedzieć. 1 sierpnia, no to ja to przeżyłem ten 1 sierpnia, ale nie w tym miejscu. To była ogólny entuzjazm i radość. Miasto było udekorowane flagami biało-czerwonymi. Gdzie tylko można było, tam były wywieszane i z balkonów, i przy bramach, tradycyjnie, jak to zwykle się dekoruje dom. To była ogólna radość i to była wielka współpraca powstańców z ludnością cywilną, nazwijmy to tak, które, i to dzieciaki, kobiety, nawet nie w wieku takim wojennym, że poborowym, nazwijmy to, w wieku takim, gdzie można walczyć. No dziewczyny głównie walczyły na polu służby zdrowia, sanitariuszki, troszkę łączność, a takie smyki jak ja, 13-15-letnie, to służyli jako gońcy, jako łączność. Teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że łączność to jest taka coś, rzecz naturalna. Telefon komórkowy, telefon jakiś stacjonarny, jest łączność radiowa, telewizyjna i tak dalej. Natomiast w tym czasie telefony były całkowicie wyłączone, bo wszystkie placówki telefoniczne, te tak zwane pasty, w mieście było kilka tych past rozrzuconych, a pasty to były urzędy telefoniczne. Nazwa to jest PAST. Polska Agencja to telefoniczna. No, w każdym bądź razie te placówki były obsadzone Niemcami. I Niemcy bronili się, tych miejsc bronili. Oczywiście pierwsza rzecz, co zrobili, to wyłączyli telefony i nie było łączności. Łączności międzyludzkich, międzydzielnicowych, wojskowych i tak dalej. I jedyną sprawną, na pewno sprawną z łącznością to byli gońcy, łącznicy. I takich tam było kilkunastu, urosło, bo na początku to było tam dwóch, trzech. Nie było mnie jeszcze w tym czasie w oddziale. No, mnie zastała, godzina W zastała na placu Narutowicza. Właściwie przed, nie było jeszcze 17 godziny W, jak padły pierwsze strzały, a ja byłem w drodze powrotnej, bo to tak się tam też to można rozwinąć, dlaczego ja tam byłem. Mój najstarszy brat Janusz nie mógł się stawić do swojej miejsca zbiórki, do swojego, które było wyznaczone na Ochodzie na ulicy Słupeckiej 6, o ile dobrze pamiętam. I o godzinie 16 prosił mnie, żebym przesłał kartkę, mi dał i zaniesiesz tam na ten, pod tym adresem. No to ja wsiadłem na rower i pojechałem na plac Narutowicza. Na placu Narutowicza, Słupecka, dom numer 6, no, mieszkania już nie pamiętam, 4 czy 6, pierwsze piętro pamiętam. Tam zadzwoniłem, zapukałem, drzwi się lekko uchyliły. Ja podałem tą kartkę i na tym się skończyła moja rola. A Jan, najstarszy Jan był unieruchomiony, bo miał tak zwaną wodę w kolanie,
kolano spuchnięte, bolesne i nie mógł chodzić. No więc i nie mógł się stawić w oznaczonej godzinie i miejscu w związku z tą nogą. No więc prosił mnie, żebym taką wiadomość, ja się tak domyślam, że to, bo co tam było, to nie wiem, ale domyślam się, że to było tym podyktowane. No więc wracając z placu Norutowicza ulicą Filtrową, pierwsze strzały ze strony Filtrów i na Filtrowej padły właśnie o godzinie pół do piątej, przed piątą zaczęła się tam. I w różnych miejscach ta godzina była różnie wypadła. W niektórych miejscach o 16, o 15, ale generalnie te działanie ogólne wszystkich oddziałów zaczęły się o godzinie 17. No i mój powrót z placu Nartowicza na plac Trzech Krzyży, a mieszkałem z rodzicami, z braćmi na ulicy Żurawiej 4, to jest drugi dom od rogu od placu Trzech Krzyży, od ulicy Brackiej. Zajęło mi to, plac Trzech Krzyży, znaczy plac Nartowicza, plac Trzech Krzyży, zajęło mi to dwie doby. Przekroczenie raz, że ulica Niepodległości była pod ostrzałem i trzeba było się chronić w domach na Filtrowej i takimi skokami dom do następnych. No i potem były kłopoty z przekroczeniem Alei Niepodległości, która była pod kontrolą wtedy, w tych godzinach, pod kontrolą niemiecką. Tam jest Politechnika, która była w rękach niemieckich. No wreszcie udało mi się przedostać przez aleję i doszedłem do Koszykowej, tu mniej więcej w tym miejscu przy Lwowskiej, gdzie jest architektura, Wydział Architektury. I do dziś dnia chyba tam się mieści. No i następna przeszkoda przejście tej ulicy to była Marszałkowska, po której jeździły samochody opancerzone, czołgi niemieckie. Dopóki się tam nie ustawiło dostatecznej ilości barykad. No więc dwie doby mnie to zabrało, że doszedłem do domu. W domu nikogo nie było. Ojciec był w pracy, a bracia właśnie w oddziale Sokoła. No ja byłem w szarych szeregach, no też się zameldowałem tam do tego oddziału. Zostałem zaprzysiężony i pełniłem rolę łącznika. Zresztą takich chłopaków było właśnie tam, wtedy było dwóch, trzech, potem było więcej. I to ta łączność była podstawowa, bo przewodowa łączność to była utrudniona w tym sensie, że nie było tych materiałów dostatecznie, czyli kabli z różnych z tych telefonów, które by łączyły się nawzajem przez te kable, a poza tym kable były niszczone różnymi wybuchami, jakimiś tam pociskami i tak dalej. No więc taka najpewniejsza łączność to była właśnie służba tych gońców, tych łączników. No i oni, to albo ustne polecenia się wykonywało, leć tam, powiedz temu, tamtemu, to i tamto, albo kartkę zanieść to tam na barykadę, w jakieś miejsce, jakieś coś tam. Czy do innego oddziału, które tam były w pobliżu, działały. No w każdym bądź razie to było, tak powiem, podstawowe zadanie nasze. A drugie takie zadanie, jak była wolna chwila, to było powiedzmy napełnianie butelek benzyną. Nasz oddział był, no uzbrojenie było śmieszne, bo były dwa karabiny Mausera, jeden jakiś Mannlicher, jakiś Francuz z długą lufą, z ograniczoną ilością naboi, no więc to była i taką bronią, która rzeczywiście była w miarę skuteczna, to były butelki z benzyną. I wszelkie jakieś tam poczynania, czy to były poczynania jakieś piesze,
jakieś tam jakieś patrole niemieckie, które to też się bały, bo jak się oblało benzyną i się i paliło, no to to była dość groźna broń na tamte. No, ja oczywiście nie rzucałem tymi butelkami, bo bym rzucił na 20 metrów, czy tam 15, nie wiem. Natomiast dorośli mężczyźni to rzucali tam na te 30-50 metrów. Jak miał możliwość dobrego rozbiegu i rozmachu, bo to nie zawsze było możliwe, no to rzucał tam na jakąś tam znaczną odległość. No i a to była też taka główna broń powstańców, to były butelki z benzyną na jakieś wozy opancerzone, samochody, czołgi i tak dalej. No więc to uzbrojenie było z dnia na dzień coraz lepsze, bo albo się wykopywało, ktoś tam wykopywał zakopaną broń w 1939 roku, albo zgłaszali się ochotnicy z własną bronią. No a do tego arsenału doszedł pistolet maszynowy Antka rozpylacza, bo on miał go ze sobą. Miał 21 lat, Antek rozpylacz zginął. Był studentem medycyny. To było wielkie wydarzenie dla naszego oddziału. To były pierwsze dni przecież. No był właściwie pogrzeb taki, jakiego jeszcze tam nie było i wcześniej i później. Bo ginęli ludzie od pierwszego dnia do ostatniego dnia powstania. I to było takie tragiczne, że ostatniego dnia Stefan Kwaśniewski, dziennikarz przedwojenny, zginął ostatniego dnia powstania. No więc takie są różne. No i ten pogrzeb, zresztą udokumentowany zdjęciami, pogrzeb Antka Rozpylacza, który został pochowany na podwórku Bracka 5. Tam w każde podwórko, każde w całej Warszawie, gdzie było troszkę ziemi, skwereczek jakiś większy, mniejszy, to były cmentarzyki. Skwery uliczne, skwery podwórkowe, jakieś ogródki. To były cmentarze, które zostały po wojnie w 1945 roku, zostały te zabici ciała były ekshumowane i chowane na różnych cmentarzach. No Antek Rozpylacz jest pochowany nie w grupie Sokoła, tylko to było pierwsze tygodnie, miesiące po wojnie w 1945 roku. W pierwszej połowie, gdzie jeszcze nie było tych miejsc określonych, że tu batalion Zośka, tu batalion taki, tam inny. No i jest pochowany na powązkach wojskowych, ale wielu powstańców jest pochowanych w różnych innych cmentarzach. Już nie mówiąc o cmentarzu powstańców na Woli, ale byli pochowani, ekshumowani i pochowani tak jak jeżeli się rodzina znalazła, no to rodzina do swoich grobów, do swoich miejsc, powiedzmy, pochówek odbywał się.